swoje motto życia kapłańskiego. Nie otrzymaliście ducha niewoli, ale otrzymaliście Ducha Świętego, dzięki któremu możemy nazywać się dziećmi Bożymi, wołać Abba Ojcze. Dobra, piękne motto. Jak leżałeś na ziemi, miałeś jakąś taką szczególną myśl podczas litanii do tak, wszystkich świętych? Tak, tak. To dla mnie to była modlitwa za was, za wszystkie osoby, do których po prostu pójdę, których będę spowiadał, za których będę się modlił, którym będę odprawiał Najświętszą Eucharystię, osoby, za które, do których Pan Bóg mnie pośle. W tej litanii się od nich modliłem. Dzisiaj masz władzę kapłańską, możesz sprawować Eucharystię, możesz szafować sakrament pokuty. Staje przed tobą młody chłopak, który może gdzieś tam w głowie myśli nad życiem kapłańskim, życiem zakonnym. Co mu powiesz? Odkrywaj Bożą miłość, żyj zgodnie z godnością dziecka Bożego, a jeśli to jest twoja droga, to Pan Bóg ci to pokaże. Dokończ zdanie. Chcę być księdzem dla... wszystkich. O czym myślałeś, leżąc na ziemi podczas litanii? O czym myślałem? A to jest... ja nie odpowiem szybko, bo tu mam bardzo głębokie przemyślenia. To leżenie na ziemi mi się bardzo kojarzy ze sceną Apokalipsy, jak wszyscy padli na ziemię i tam byli wszyscy święci, więc to trzeci raz już leżałem na ziemi i to za każdym razem jest dla mnie takie... właśnie padam na twarz i uwielbiam Boga z tymi wszystkimi świętymi. Jesteś wyświęconym kapłanem. Co byś powiedział chłopakom zastanawiającym się nad swoim powołaniem? No przyjdźcie, spróbujcie, bo to inaczej się nie da rozeznać, nie? To jedynie spróbować, a tak sobie można myśleć i nic się nie wymyśli. To trzeba przyjść spróbować. I tyle, nie? Ja przyszedłem, spróbowałem, się okazało, że tak, nie? Jakbym myślał, to by nigdy nie przyszedł, nie został księdzem, no. Super. Dokończ. Chcę być księdzem dla? No teraz chciałbym być księdzem dla Radziwiłłowa. Chciałbym być księdzem dla tych ludzi, gdzie będę posłany. Jestem diakonem, czyli? Czyli tak jak było w dzisiejszych obrzędach, sługą ludzi i ołtarza, czyli Chrystusa. Jako diakon będę? Szerzył miłość Chrystusa, którą nam dał, przedstawił i polecił, żebyśmy innych miłowali tak jak On w czasie ostatniej wieczerzy. Moje szczęście to? O, widzicie, moje szczęście to. No ostatnio się bardzo ucieszyłem, jak sobie uświadomiłem, że będę mógł błogosławić ludzi, tak jak kapłani, że będę mógł obdzielać tym błogosławieństwem chrystusowym. A tak, no to moje szczęście jest to, że Chrystus mnie powołał i wybrał na swojego sługę. Jako diakon będę? Posługiwał prezbiterom przy ołtarzu. Moje szczęście to? Jezus Chrystus i zmartwychwstańcy. Przychodzi do ciebie młody chłopak, tak, który zastanawia się nad sensem swojego życia, nad miejscem w swoim życiu i gdzieś też pojawia się myśl o wstąpieniu do zakonu, o drodze do kapłaństwa. Co dzisiaj mu powiesz jako świeżo wyświęcony diakon? Myślę, że przede wszystkim powiedziałbym mu, żeby rozeznał swoją drogę poprzez jakieś rekolekcje. Ja polecam ignacjańskie. No i że warto zaufać Panu Bogu, dać się Mu prowadzić, bo jestem diakonem. Warto. Czy dzisiaj jako diakon, jako zmartwychwstaniec zaprosiłbyś do naszej wspólnoty też młodych ludzi, aby żyli naszym charyzmatem? Zapraszamy ich za każdym razem, kiedy mamy taką możliwość. Chciałbym, żeby to seminarium było pełne, żeby było pełno młodych ludzi, którzy chcą pójść za Chrystusem. Modlimy się za was, za wasze rozeznanie i powołanie.